Stąd wyjdę. Gdzie? Odrabiamy stół z obrusem ze skóry. O! Cześć, Ben! O, jasno. Ojejku, gdzie jest potwór? No cóż, chyba upiekła się we własnym kominku. Wiesz, co się stało z twoim bratem? Po prostu uciekł. Nie zatrzymał się nawet, żeby się pożegnać. Spotkałem go po drodze. Pędził przed siebie. Powiedział, że kiedy pomogłaś mu przejść przez okno, zobaczył żarnicę i pobiegł po pomoc. Poleciłem mu, żeby zaalarmował naszą wioskę. Zebrał jak najwięcej banda i wrócił do domu żerlicy, a sam postanowiłem spróbować ci pomóc. Dziękuję. Jesteś bardzo dzielny. Dzielny? Ojejku. Pokonałaś żerlicę. Jesteś bohaterką. Mój brat zawdzięcza ci życie. Uratowałaś całe nasze plemię. Wszyscy banda na pewno będą chcieli wynagrodzić cię za twój czyn. Zapraszam do naszej wioski. Powiem wszystkim, żeby przygotowali wielką ucztę na twoją cześć. Nie trzeba, Ben. Każdy zrobiłby to samo na moim miejscu. Ale jednak udało ci się zabić szernicę. Daj mi mapę, a ja zaznaczę na niej położenie naszej wioski. Potem pobiegnę naprzód i powiem wszystkim, banda, że nie ma już szernic. Aha, super, nie ma żarlicy. Jakiego stresu się najadłam, ale dobra. Okej, dobra. Kolejny notatka. Poniedziałek wieczór. Wow. Ale to był dzień. Spotkałam kupę nowych ludzi, wliczając w to tych futrzastych i gadającego ptaka. Zabiłam starą wiedźmę, uwolniłam uwięzionego bandu i zostałam zaproszona do wioski ludu banda na ucztę, na moją cześć. Jak tu porównywać to do zeszłego tygodnia, kiedy najbardziej dramatycznym przeżyciem dnia było dostanie pizzy z kiełbaską zamiast ze salami. Czuję się taka ważna i głodna. Dobra. O, super, że głodna. Skarbę do bandu. A mam coś z nim gadać, czy już nie muszę z nim gadać? No dobra, zaraz pójdę. Tu już nie muszę wchodzić? Dobra, załatwiłyśmy ją. No, nie zła ta gierka, no. Wiecie co, muszę stąd wyjść. Aha, załatwiłam jakąś żalicę. Dobra, lecimy. Zaraz pójdę do tej waszej wioski. Ojej, a cześć moją. Wioska, droga. Dobra, chodźmy do tej wioski. O! O! Nasz ptaszuś! Cześć, króczku! Tęskniłeś za mną? Cieszę się, że przyszłaś do naszej wioski. Dzięki temu będziemy wreszcie mogli odpowiednio ci podziękować. Mam niewielki zaszczyt. Nie mogłabym przejść przez las, nie odwiedzając naszej wioski. Dzięki temu na własne oczy zobaczę, jak żyje już banda. Ale ładnie mówisz. Brat siedzi przy obrusku. Wiem, że chciał z tobą porozmawiać. Ale najpierw idź porozmawiać ze starszym banda. Odpoczywa w swoim hamaku na pagórku. Idź z nim porozmawiać, a potem wróć do nas, żebyśmy mogli uczcić śmierć żerlicy i odważną ucieczkę April Ryan i brata Ben Bandu. Aha. To jest ten starszy kret? Dobra. Dobra, idziemy pogadać. O, ja cię kręcę. Teraz jesteś bliżej siebie. Może nawet czujesz ją.
A, jesteśmy bohaterką. Żadna ze mnie bohaterka. Po prostu znalazłam się we właściwym miejscu o właściwym czasie, żeby komuś pomóc. Tak, to ty, wiesz, ty. Super. No co? Jej, ja. Ty, ziuma, ja, ty śliczna, ty. Tyś kochana, tyś malutka, ha, tyś malutka do mnie, ha, 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 na rączki do pani, już nie chcesz, dobra. Dobra. No, Josia, kochana, ty moja, chodź. Cię. Tak, 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 o porostwach. Jeszcze może pogadajmy z naszym przyjacielem takim.